Dzień dobry. Ja mam na imię Przemek, kanał nazywa się Szpejtech, to się nie zmienia. Dzisiaj chciałbym wam pokazać Helicon Admin Pouch, czyli no coś do przenoszenia swojego EDC, tak? Coś do przenoszenia szpeju. Jest to drobna zmiana w moim sposobie przenoszenia szpeju. Jest też drobna aktualizacja tego, co mam w środku. Troszkę starałem się zminimalizować swój zestaw EDC, więc jak widzicie, jest wypchany po brzegi, pękaty, ale dość przemyślany, dlatego zapraszam was do recenzji i prezentacji tegoż oto paucza od Helicona. Jako że na recenzji nerki od Speedpointa złapaliście mnie na tym, że mam miarkę. Tak, mam miarkę, jest to miarka papierowa, ja ją tak kiedyś wrzuciłem do nerki i ona tam sobie jest wyjątkowo zapasowo. I szczerze mówiąc, trochę od niej rzeczywiście zapominam, ale dzisiaj wziąłem miarkę lepszą, więc podam wam najpierw wymiary tego paucza. Słuchajcie, wysokość to jest jakieś 19 cm, głębokość w całości wychodzi około 12 cm i szerokość tak też trochę mierzona na oko jakieś 13 cm, więc dość kompaktowe rozwiązanie do przenoszenia swojego EDC. I teraz w ogóle nastąpiła pewna zmiana, tak, czyli zrezygnowałem z noszenia i wożenia nerki. Z tegoż powodu, że większość z was wie o tym, że nie noszę nerki na co dzień z różnych względów. To gdzieś tam w poprzednich filmach oczywiście było. Dlaczego nie noszę nerki na co dzień? I od jakiegoś czasu zacząłem się zastanawiać, jak sprawić, żeby przenoszenie tych szpargałów, które chciałbym mieć przy sobie, stało się wygodniejsze dla mnie. To znaczy na przykład, żebym mógł te szpargały w sposób w miarę uporządkowany wrzucić do plecaka, którego używam na co dzień, tak? Do tego wszystkiego oczywiście złożyło się to, że mam wektora od Speedpointa i jest to olbrzymi plecak, więc spokojnie można na niego, do niego naładować bardzo, bardzo dużo rzeczy i taki pouch w zasadzie na dnie plecaka zupełnie nie przeszkadza. Oczywiście recka Speedpointa będzie, ale musimy zaczekać chwilę, bo szykuje się pewna niespodzianka, więc musicie zaczekać, aż to wszystko przygotujemy. O, natomiast wracam do samego paucza. Nerka była razem z pasem dość niewygodna do transportowania jej razem ze sobą z innymi rzeczami, więc zazwyczaj leżała u mnie w bagażniku. I postanowiłem coś z tym zrobić, coś zmienić, żebym mógł ją jak gdyby łatwiej przenosić ze sobą, a jednocześnie nie musiał jej nosić przy pasku cały czas, bo jest mi niewygodnie, bardzo dużo podróżuję samochodem, więc taki klocek przy pasku nie jest najwygodniejszy, jeżeli chodzi o zdejmowanie go, zakładanie, a już tym bardziej o jazdę samochodem z tym przy pasku. O! Więc przegrzebałem troszeczkę internety, przegrzebałem parę dostępnych pouchy i traf chciał, że na cekę. Teraz po prostu trafiłem na stoisko Helicona i mogłem troszeczkę ten pałczyk kupić taniej, więc sobie go kupiłem i od tamtej pory troszeczkę go adaptuję, dlatego że nie wszystko mi się w tym pałczu podoba i muszę troszkę modyfikować swoje EDC, żeby po prostu mi pasowało, żeby pasowało przenoszenie tego w tym pałczu. Natomiast sam pałcz jest dość mocno przemyślany. Mamy dwie kieszenie, kieszeń zewnętrzną, zapinaną na rzep. Zaraz wam oczywiście wszystko pokażę, co noszę w środku. Oraz mamy kieszeń główną, która, o tym też zaraz wam opowiem, która jest trzymana przez dwie taśmy,
nie pozwala rozpaść się pouchowi, a jednocześnie w pozycji pionowej, tak jak mamy przy pasku, daje bardzo wygodny dostęp do tego, co mamy w środku. O, dobra, zamykamy. W ogóle historia mojej zmiany sposobu przenoszenia EDC zaczęła się tak naprawdę od tego. To jest taki mój podręczny zestaw, który zawsze miałem przy kluczach, przy kluczykach od samochodu. Natomiast ponieważ zmieniło się to i nie noszę już kluczyka do samochodu w ogóle, to samo noszenie tego przy pasku jak gdyby straciło trochę swój sens. Więc muszę modyfikować troszeczkę ten sposób przenoszenia rzeczy, które mam jak gdyby w zasadzie zawsze pod ręką. Zazwyczaj mam to w kieszeni. Natomiast to też nie jest najwygodniejsze. W skład tego zestawu oczywiście oprócz kluczyka samochodowego wchodził pendrive, na którym mam najważniejsze rzeczy. Tak, to jest kapsułka na tabletki, które biorę na co dzień. Plus zamówiłem sobie z Chin taki mały składany obcinacz do paznokci. Taki gadżet. Do tego oczywiście od Melona taki rodzaj kluczyka, można powiedzieć, wbrew pozorom dość często mi się przydaje. Zapalniczka szczelna na paliwo i to jest i 3, kurde, nie pamiętam, zaraz wam powiem. I1 REOSO, tak się nazywa ta latarka. Oczywiście już widać, że ona troszeczkę jest złuchana. Ja ją kupiłem zaraz po premierze, dlatego że strasznie mi się podobała. Będę jej reckę robił oczywiście, więc dowiecie się więcej na temat tego. I od tego się zaczęło, tak, że to musiałem zmienić sposób przenoszenia. Jeszcze tego nie zoptymalizowałem, jak to załatwić, więc na razie po prostu ląduję w pouchu na wierzchu, stąd niestety po otwarciu czasami muszę się pilnować, żeby to nie wypadło. Czekajcie, to odłożę. O! Dobra, sam pouch jest wykonany z kordury i to jest, proszę bardzo, o! Plus metka helikonu. Z przodu mamy duży rzep do przypinania różnego rodzaju narzepek. Kieszeń zewnętrzna, do której mamy szybki dostęp. Mamy D-ring w środku. Powiem wam szczerze, ja nigdy nie umiałem używać tych D-ringów. Ja wiem, że do niego można przypiąć jakieś klucze czy coś i żeby to tam się gdzieś nie padło. Z tym, że ta kieszeń jest na tyle mała, że ten D-ring tutaj z tej strony, z mojego punktu widzenia oczywiście, jest dość mało potrzebny. Oczywiście w tej kieszeni przenoszę rzeczy, które są mi takie potrzebne na co dzień, ale niekoniecznie muszę mieć do nich jakiś super łatwy dostęp. Czyli chusteczki nawilżane antybakteryjne. Grzebień metalowy, zamówiony od Chińczyków. Powerbank, mój Xiaomi. I latarkę, którą już znacie, którą recenzowałem, czyli H2R Nova od Olighta. I teraz tak, w środku tego paucza oczywiście mamy gumki segregacyjne. Tych gumek jest 3, z czego jedna jest szersza, czyli na przykład pod multitoola czy pod nóż. Dwie węższe, czyli jakiś długopis, latarka jakaś mniejsza. Ja używam większej latarki troszeczkę, dlatego że na akumulator 18650, więc ją noszę w tej szerszej gumie. Tych dwóch gumek pozostałych nie używam, dlatego że nie wrzucam tutaj rzeczy, które można segregować, więc po prostu jest dla mnie dość mało użyteczny. I ta kieszeń, powiem wam szczerze, że troszeczkę mogłaby być inaczej uszyta, dlatego że pomimo tego, że ona tu ma zakładki i ona dość mocno wychodzi, to jednocześnie tu na dole nie ma żadnej zakładki, zwęża się ku dołowi, więc to, że napchacie tu na górze dużo, to i tak to nie spadnie na sam dół, dlatego że ta kieszeń się po prostu w ten sposób zwęża ku dołowi i ten dół jest taki dość mało pakowny, dół tej kieszeni. Tutaj w zasadzie mogłaby być jakaś drobna modyfikacja, która sprawiłaby, że nie wiem, tu zaszewka by była, czy może ta kieszeń mogłaby się wypychać na dole, tak samo jak wypycha się tutaj, bo nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieli. Tutaj ona się wypycha dość mocno, natomiast tu na dole ona już się zwęża, ciągnie za ten spód i dół jest tak naprawdę nie do końca wykorzystany. O, to jeżeli chodzi o kieszeń zewnętrzną. Kieszeń wewnętrzna. Kieszeń wewnętrzna składa się jak gdyby z dwóch elementów. Czyli mamy, z jednej strony mamy segregator na różnego rodzaju graty, a z drugiej strony mamy taki segregator, który jest
przypinany na rzep. To zaraz. Segregator przypinany na rzep. Wygląda to, to tak. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Oczywiście po odpięciu jego mamy welcro od środka, żeby można było go przypiąć lub w ogóle wrzucić, jeżeli ktoś by nie chciał go używać. Ja postanowiłem, że będę go używał, więc jest i już zaglądamy do jego środka. Nerkę, znaczy nerkę, pałcz na chwilę odkładamy gdzieś na bok. Ok. Segregator w środku oczywiście może być przypięty na rzep. Można te rzepy sobie zabezpieczyć w ten sposób i wtedy on do niczego się nie będzie, będzie po prostu luźno sobie siedział w środku. Od zewnętrznej strony mamy oczywiście jedną kieszeń. Ta kieszeń po wypełnieniu tego segregatora i zapięciu go jest dosyć ciasna, więc tak powiedzmy jest, bo jest. Ja tu mam zapakowany zestaw do szycia i jakąś tam rezerwową podpałkę, gdzieś jakiś wacik buchnięty z jakiegoś hotelu. Ok. I z drugiej strony oczywiście mamy drugą kieszeń. Ja tu mam z racji zawodowych, mam kluczyk uniwersalny do otwierania różnego rodzaju szafek elektrycznych, plus do tego to, co miałem i w tamtej nerce, czyli taki mój podstawowy zestaw awaryjny. Tu jest gaza, tu są jakieś plastry i rzeczy takiej pierwszej pomocy, jak gdyby, czyli coś w rodzaju prywatnej apteczki, którą mam ze sobą i którą nie udostępniam jak gdyby razem ze swoją apteczką, którą również posiadam oddzielnie. O, czekajcie, schowam to z powrotem, żeby mi się tu nigdzie nie pałętało. O, i teraz tak, zapięcie na rzep też ma swoje wady, ale zaraz do tego przejdziemy. Oczywiście po rozłożeniu ukazuje nam się coś takiego i to jest super pomysł. Uważam, że generalnie taki organizer wewnątrz nerki to jest bardzo fajna sprawa, bo możemy tu napakować rzeczy, których nie potrzebujemy na co dzień, czyli rzeczy, do których nie musimy mieć szybkiego, jakoś bardzo szybkiego dostępu, a jednocześnie nie robi nam się z nich bałagan, więc mamy to w jakiś tam sposób zorganizowane. Natomiast w momencie, kiedy to potrzebujemy, po prostu zrywamy cały ten wkład i mamy dostęp do wszystkich rzeczy, które są w środku. Ja w środku oczywiście koc NRC i ta sławetna szmiarka, którą żeście przyuważyli, czyli z zielonego obi, czyli lelem melem. Koc, oczywiście ja tych kocy mam kilka, bo i oczywiście w apteczce chyba mam ze dwa te koce, dlatego że one mają bardzo, bardzo wiele zastosowań. Może kiedyś uda mi się nakręcić film nie tylko o zastosowaniach ratunkowych koca NRC. Do tego oczywiście rękawiczki i stopery do uszu. Z racji zawodowych oczywiście te stopery od czasu do czasu mi się przydają w różnych miejscach. Plus do tego oczywiście zapas kleju na gorąco, który również w wielu różnych dziwnych sytuacjach mi się przydaje, aczkolwiek nie jest mi potrzebny super bardzo na co dzień, więc siedzi sobie tutaj. Zipki, czyli w zasadzie wyposażenie każdej nerki, śrubokręt na małe bity. Oczywiście śrubokręt jest reklamowy od firmy Labsop, czyli pozdrawiam pana Krzysztofa serdecznie, którego to dostałem. Do tego mam ostrzałkę z Lidla, która też mi się od czasu do czasu przydaje. Taśma izolacyjna, kolor żółto-zielony z tego powodu, że by była widoczna na wszelki wypadek. I mazak, który raczej noszę ze względów zawodowych, dlatego że jest to mazak, którym opisuję jakieś tam przewody czy inne rzeczy związane u mnie zawodowo. O! I teraz gdzie widzę błąd? Oczywiście błąd w tym organizerku jest taki, że wydaje mi się, że rozsądniejszym byłoby zastosowanie tutaj, czyli w tej przestrzeni, która łączy te dwie połówki, zastosowanie jakiejś gumy. Dlatego, że w momencie, kiedy składamy, a mamy tu wypakowane kilka rzeczy, no ten dół powoduje, że ciężko jest to złożyć. Drugi błąd, który wydaje mi się taki bardziej, znaczy w mojej opinii oczywiście błąd, tak, no ale wydaje mi się, że to powinno być w jakiś tam sposób skorygowane, jest to, że ta kieszeń w mojej opinii nie powinna
zamykać się tutaj, lub jeżeli zamyka się tutaj, to powierzchnia tego rzepa powinna być zdecydowanie większa, a ta zakładka również powinna być większa, dlatego że żeby to zapiąć, tak, trzeba ją dosyć dobrze naciągnąć. Oczywiście mi tu przeszkadza ten klucz, ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast w momencie, kiedy ona była dłuższa, byłoby łatwiej to zapinać i można by było tutaj troszeczkę ją, że tak się wyrażę, rozpęczyć, tak? Czyli byłaby szersza, plus ta guma na dole, można, ten organizer byłby taki troszeczkę bardziej pakowny. W mojej opinii również nie przeszkadzałoby to, żeby ta kieszeń była zapinana aż tutaj, dlatego że ta kieszonka, która tu jest, też nie jest mi jakoś bardzo potrzebna w sposób ultra szybki, natomiast można nadal to otworzyć, można było nadal to otworzyć bez zrywania tego organizera z wewnątrz pałcza, tak? O! Natomiast sam pomysł jest świetny i uważam, że tutaj Helikon wykonał super, super dobrą robotę, stosując właśnie rodzaj... Aha, tu jest jeszcze uchwyt, jak gdyby, który pomaga przy zerwaniu tego organizerka z wewnątrz pałcza. Po prostu łapiemy go i zrywamy. Jak jest to do paska przypięte, jest to dość sztywno, więc dosyć łatwo wtedy to wykorzystać. O! Ja sobie te rzepy z powrotem odepnę i przejdziemy sobie do wewnątrz pałcza. O! Dobra, jeszcze jedna dosyć ważna rzecz, jeżeli chodzi o ten organizer. Ten organizer jest krótszy od pałcza, tak? Czyli można sobie zobaczyć, że jak gdyby mocując go u samej góry, na dole zostaje nam jeszcze miejsce, więc w momencie, kiedy go sobie przypniemy tutaj na samej górze, na dole nam zostaje jeszcze, nie wiem, czy byście to widzieli, zostaje nam jeszcze trochę przestrzeni, w którą możemy coś tam upchnąć. Ja w tą przestrzeń zwijam i pakuję gumkę od czołówki. Leż. No. Pakuję gumkę od czołówki i ta gumka wtedy sobie na dnie zupełnie nie przeszkadza w takim codziennym użytkowaniu. O! Ona tam sobie zostaje na dole i nie przeszkadza w użytkowaniu. Oczywiście tak, tutaj mamy jeszcze jedną kieszeń, która no jest do wykorzystania w jakiś tam sposób. Nie wiem, ja jej nie wykorzystuję, natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy pałcz jest odpięty, ta kieszeń staje się taka luźniejsza, więc można tutaj coś jeszcze włożyć. Zawartość mojego pałcza troszeczkę się zmieniła. To znaczy tak, wylądował w pałczu pojemnik od Gearbesta. To jest pojemnik, który z zasady przychodzi z jakąś tam rozpałką awaryjną. Tam są sztormowe zapałki i tak dalej. Ja troszeczkę ten pojemniczek rozszerzyłem o parę drobiazgów, między innymi o chyba dwa skalpele tam są w środku. Kiedyś tam do niego zajrzymy sobie przy jakiejś tam okazji. Oczywiście długopis, który dobrze mieć szybki dostęp. To jest kabel coś w rodzaju OTG, czyli jest to przejściówka z USB 3.0 na USB zwykłe i noszę ten kabel ze względu na to, że w moim komputerze po prostu już nie ma zwykłego USB, są tylko USB 3.0 i Thunderbolt. Więc ten kabel z racji rzeczy, jak ktoś mi daje pendrive'a czy coś, no to wiadomo, że nie podłączy się do mojego komputera, muszę mieć przejściówkę. To też pojemniczek, który nie wiem, czy zostanie u mnie. Tu jest zapas benzyny do zapalniczki Zippo i tak naprawdę stanowi rezerwową rozpałkę. I jest na razie, natomiast zastanawiam się, czy on tu zostanie. Moja ładowarka z akumulatorem Fenixa. Akumulator został mi po latarce, która się spaliła. Natomiast to jest ładowarka, która jednocześnie z powerbankiem i służy mi to jako albo rezerwowa ładowarka do akumulatora, albo odwrotnie, czyli jako powerbank rezerwowy do podładowania czegoś w jakimś tam, no powiedzmy, ostatnim, jako ostatnia deska ratunku. Oczywiście do Ledermana bity. I to jest wszystko w zasadzie, co noszę ze sobą, no plus jak gdyby ten mój zestaw, który nosiłem przy kluczykach, to stanowi u mnie w tym momencie całość EDC. Oczywiście ten organizer w środku powoduje, że jak gdyby pakowność całego pałcza jest mniejsza niż bez tego organizera. Ten organizer sam w sobie zajmuje dość dużo miejsca.
Natomiast jest wygodny i nie ma co ukrywać, dlatego jest w momencie, kiedy chcemy tu zapakować więcej, musimy zrezygnować z tego organizera wewnętrznego, który, mówię, niestety z racji tego, że jest wykonany z kordury, sam w sobie zajmuje dość dużo przestrzeni. Dobra, pakujemy to z powrotem. Przejdziemy sobie do jakiegoś tam podsumowania. Helikon w ogóle ostatnio, swoimi ostatnimi produktami, które miałem okazję użytkować, czyli Urban Courier Bag, który również był u nas recenzowany na kanale, zaskakuje mnie różnymi rozwiązaniami. Helikon Admin Pouch, jak gdyby tutaj nie odstaje od mojej opinii tego, że Helikon zaczął stosować rozwiązania, które są naprawdę przemyślane, o, bo tak bym to nazwał. Takie dość rozsądne, tak? Oczywiście coś jest kosztem czegoś, ale jak gdyby ogólnie rzecz ujmując, Helikon zaczął stosować takie rozwiązania, które są praktyczne po prostu. Sam pouch jest wykonany bardzo, bardzo solidnie. To, że gdzieś tam od czasu do czasu jakąś nitkę znajdziemy, nie powoduje, znaczy nigdzie nie znalazłem tego, żeby on się gdzieś pruł, tak? Są takie nitki, które zostały po procesie produkcyjnym i po prostu sobie są. Parę błędów, może nie to, że błędów, to nie chodzi o błędy, to są rzeczy, które wynikają z praktyki i może Helikon to poprawi w jakiś tam sposób z czasem. Kilka tych drobnostek, czyli tą kieszeń, czyli ten organizer, który jest w środku, w mojej opinii wymagałby drobnych modyfikacji, natomiast sam pomysł na przenoszenie EDC w tego rodzaju pouchu jest bardzo, bardzo fajny. Myślę, że Helikon spokojnie mógłby zastosować do tego poucha jeszcze jedną rzecz, którą można by było dokupić. Nie wiem, nie widziałem tego, może jest. Więc jeżeli jest, to może ktoś z Helikona podlinkuje to pod filmem. Chodzi o to, że ten organizer w środku można by było wymienić na po prostu taki rzep z organizerami gumkami, które zwiększyłyby powierzchnię w środku, zmieniając jak gdyby jego pakowność, tak? To znaczy, jeżeli ktoś nie potrzebuje takiego zrywanego organizera, który może sobie wyciągnąć, rozłożyć gdzieś i z niego wydobyć rzeczy, tylko potrzebuje mieć jak gdyby organizery gumkowe z jednej i z drugiej strony, wtedy przestrzeń naprawdę w środku się powiększy, dając tylko i wyłącznie rzep duży z organizerami gumkowymi. I tak naprawdę drobne rozszerzenie, tak, które powinno być dość tanie i w produkcji, i w sprzedaży, może zupełnie zmienić zastosowanie tego poucha i zupełnie zmienić jego praktyczność, jak gdyby dla kogoś innego, tak, no bo jak gdyby mi się to rozwiązanie podoba, ale nie każdy będzie zadowolony z tego rozwiązania, więc myślę, że zestaw takich różnego rodzaju rozszerzeń do środka, które mogłyby zmieniać troszeczkę tą organizację w środku, by się przydał. O! Sam pouch uważam za bardzo udany pomysł i na pewno będę z niego korzystał, myślę, że po jakimś tam czasie, dlatego że mam go niedługo, mam go od cekę, tak, po jakimś czasie użytkowania zrobię Wam recenzję z tego, jak się ten pouch użytkuje, powiedzmy, nie wiem, po pół roku, tak, czy jak się zachowuje po pół roku, chociaż mając doświadczenia z rzeczami Helikona, poza tym, że w Patriocie są rzepy do dupy, a ze spodni odpadają guziki po prostu w trybie ekspresowym, pozostało część jak gdyby ich produktów jest oceniam pozytywnie, tak? No, spodnie, które noszę na co dzień po budowach, po tym guziki oczywiście przeszywam dratwą, bo odpadają ekspresowo, natomiast sam wyrób oceniam jak najbardziej pozytywnie. O, zapętam się we własnym pitoleniu. Dobra, ktoś zwrócił uwagę, że klepie w różnego rodzaju pouche. No taki już nawyk. Słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał kupić, to jak najbardziej nie będzie zawiedziony. Rozwiązanie bardzo spoko, bardzo praktyczne. Wymagałoby w mojej opinii drobnych poprawek, natomiast nie są to jakieś karygodne błędy, które uniemożliwiają jego użytkowanie, więc serdecznie polecam. Na wszelkie pytania oczywiście mogę odpowiadać pod filmem, również na Messengerze. Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu piszcie. A co? A ja z powrotem zakładam pouch na siebie i biorę się za kolejne recenzje. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.